Wymordowanie od 1943 do 1946 roku przez bandy ukraińskiej powstańczej armii około 100 tysięcy Polaków to fakt, który pamiętany jest przez współczesnych po to, by nie zaginęła wiedza o tych wydarzeniach i ludziach zamieszkujących wsie, których w większości już nie ma. Krwawa niedziela to 11 lipca 1943 roku, gdy Ukraińcy na całym Wołyniu mordowali Polaków w czasie, gdy ci modlili się w kościołach. 4 dni po niej UPA weszło też do Kołodna pod Zbarażem. Tu byli moje dziadek i babcia i dwie ciotki, takie małe. Tak? Pan pamięta z opowieści, co tu się stało, co się z nimi stało? No, ja pamiętam opowieści, to co ojciec mi powiedział. On jak przyszedł do domu, popatrzył, że oni tam zaczęli i położyli ich na podłogę. Dziecko mało 8 miesięcy też. I wszystkich ubili. Ojciec tu przez okno, bo on pas krowy. Uciekał, jego chcieli dognać. Ale jakoś tak, jak mały, mał 10 lat, i uciekł. I później został sobie z rodziców, bo wszystkich, tak on powiedział. Że 10 lat chodził sobie po tych najmach, tak wydawał. Michał Zamaroka urodził się już na Ukrainie i nadal tam mieszka, choć jego syn ma już polski paszport i mieszka w macierzy. W Kołodnie wymordowana została też większość rodziny Michała Szeligi. To jest historia mojej rodziny. Historia mojej rodziny jest właśnie tutaj, ten dół, ponieważ tu są pochowani dokładnie 7 osób z rodziny mojej babci, Marii Szeliga z domu Wróbel. Ja słuchając opowieści, świadectwa dokładnie mojej babci z tego, co tu się wydarzyło, stwierdziłem parę lat temu, że tu muszę przyjechać. Przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem gęstwinę i nic w środku. Dzięki uczestnictwu w rajdzie katyńskim poznałem wspaniałych kolegów, którzy powiedzieli: słuchaj, zróbmy rajd taki, a dzięki któremu będziemy mogli porządkować polskie nekropolie, i zróbmy mszę w miejscu, gdzie leżą pomordowani w Kołodni. I to wszystko się udało. Michał wraz z kolegami uczestniczyli w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia i uporządkowali w Kołodnie stary polski cmentarz. W 70. rocznicę mordów zorganizowali w Kołodnie mszę świętą w intencji pomordowanych tam Polaków. Wie pan w ogóle, gdzie są zwłoki, gdzie są pochowani, gdzie są... Tak, wie, bo oni byli pochowani z początku na podwórku, a już po wojnie to po wszystkim tym samym. To ojciec tam z matką, to już zabrali tam jeszcze... Druga rodzina, zabrali i pochowali ich w Nowykach. Oto Nowyki tu byle nie trzeba, niedaleko. Pamięć o pomordowanych trwa więc w ludziach i zyskuje trwałe oznaki w postaci takich pomników wzniesionych własnym sumptem, jak choćby ten w Kołodnie. I to jest sens tego pamiętania. A dzięki takim działaniom o wydarzeniach sprzed lat dowiadują się też sami Ukraińcy, u których wiedza o nich jest najczęściej nikła. W rejonie Zbaraża bowiem większość mieszkańców to potomkowie przesiedleńców z Małopolski, przesiedlonych tu w akcji Wisła.